Cześć, jestem Bartik z kanału Strefa Strachu Bartiksa. Dziś omówimy Iceberg zrobiony przeze mnie o tematyce zaginionych polskich gier. Zanim zaczniemy, bardzo prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę, bo bardzo pomaga mi to w rozwoju kanału. Zaczynamy. Gry z portalu Nasza Klasa. Nasza Klasa to niedziałający już polski portal, na którym była opcja zagrania w różne gry. Kiedy portal przechodził zmiany, gry przepadały. Razem z usunięciem serwisu zginęły wszystkie dostępne na nim gry. Ucieczka z Akademika. To gra logiczna, mająca na celu zreklamowanie marki Knorr Nudle. Co ciekawe, była to gra z prawdziwymi aktorami. W 2008 roku zorganizowano konkurs, w którym do wygrania było darmowe mieszkanie przez rok. Teraz w grę nie można zagrać, między innymi przez wyłączenie wtyczki Flash. Samochodowy wojownik. Wyścigowa gra z elementami strzelanki. Wyszła w 1994 roku na Commodore 64. Informacje na temat tej gry są bardzo ograniczone. Właściwie znamy tylko autorów, mamy okładkę i opis gry. Maluch Racer 2. Statoil. Maluch Racer 2 ma trzy wersje. Wersja premierowa, wersja KFC, w której często było widoczne logo tej marki, na przykład na banerach, i wersja Statoil. Skupmy się na tej ostatniej. Nie wiadomo o niej praktycznie nic. Nie ma żadnych zrzutów ekranów, żadnych grafik promocyjnych, jednym słowem nic. Najprawdopodobniej była ona rozdawana na stacjach Statoil za uzbieranie punktów. Polska Gola Quiz. Jak mówi artykuł na stronie gryonline.pl, Polska Gola Quiz to gra towarzyska skierowana do miłośników sportu, a zwłaszcza znawców futbolu. Gracz musi zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi piłki nożnej, jakie przygotowali dla niego deweloperzy z firmy Manta Multimedia. W internecie nie ma praktycznie nic poza artykułem na gryonline.pl, więc odsyłam tam zainteresowanych tą pozycją. Dyslektyk. To gra skierowana do dzieci z dysleksją. Sama gra nie jest już dostępna. Jednak na Mobi Games jest dużo zrzutów ekranów z gry. Teraz do kupienia jest jedynie druga część gry. Jednak pierwsza zaginęła na dobre, gdyż sam producent już jej nie posiada. Żmija. Najprościej mówiąc, polska wersja kultowej gry Snake. Zostało po niej jedynie kilka screenów oraz dwie recenzje w magazynach o tematyce gier. Nienawidzę ortografii. Gra edukacyjna firmy Itesoft skierowana do osób mających problem z ortografią. Zawierała ona 60 planż w formie układanki. W internecie nie ma dużo informacji na jej temat, dodatkowo sam producent nie posiada tej gry. Trabi Racer. Gra autorstwa Play Publishing, odpowiedzialnej za na przykład Maluch Racer. Trabi Racer zostało zapowiedziane w 2003 roku. Na stronie Play Publishing jest dostępny opis gry, kilka zrzutów ekranu oraz możliwość złożenia zamówienia pudełkowej wersji. Nie wiadomo jednak, czy zamówienia były realizowane. W sklepach gry nigdy nie sprzedawano. Była jedynie dostępna w magazynie Komputer Świat jako wersja demo. Marinbet. To najstarsza polska gra komputerowa z 1962 roku. Została wyprodukowana na Odrę 1003. Zasady są identyczne jak w starej chińskiej grze Nim. Nazwa gry nawiązuje do filmu zeszłego roku w Marinbedzie, gdzie bohaterowie grali w tą grę. Firma Elvro, odpowiedzialna za grę, nigdy jej nie rozpowszechniła. Można było w nią zagrać jako pracownik Elvro lub jako uczeń Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie były dostępne komputery Odra 1003. Topienie Marzanny, Nasza Klasa. Topienie Marzanny to dostępna przez jeden dzień mini gra, która, jak nazwa mówi, topiło się marzanny. Za poprawne ukończenie gry dostawało się odznakę na profilu. Gra nie została zarchiwizowana przez jej krótką dostępność. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam, cześć!